Cześć moi drodzy, to jest cały meczyk na włoskim myśliwcu G55 serię 1. Fragów w nim nie ma jakoś wyjątkowo dużo, ale jest ciekawe dlatego, że praktycznie cały mecz to się ścierałem z tymi dwoma pilotami z klanu Grieg. No to lecimy. Niestety, jak to często w War Thunderze bywa, wylosowało grubą powłokę chmur, co nie jest najszczęśliwsze, ponieważ utrudnia ocenę sytuacji w powietrzu. A mój myśliwiec w tym momencie chyba nie był jeszcze wymaksowany, z tego co pamiętam. No ale cóż, tak trzeba by się wspiąć ponad te chmury, żeby zobaczyć, kto też ponad nimi się tam zaczyna szwendać i zaczyna zagrażać. No i przy okazji, żeby oszacować szerokość warstwy tychże chmur. Jest i pierwszy przeciwnik. Starcie z UA7 niestety nie będzie należało do łatwych. A tu jeszcze leci BFG i coś usłyszałem, ale to był tylko mój przyjazny Dornier. Zaraz to nowi przeciwnicy z chmur zaczynają wylatywać, a moich jak to na lekarstwo. Ale zaczyna zbliżać się do mnie BF Grieg z intencjami oczywistymi. W tym momencie jeszcze usłyszałem pode mną kolejnego przeciwnika, ponieważ na radarze nie zobaczyłem niebieskiej kropki. No i dzięki temu, że gram na słuch, w porę zorientowałem się w obecności tego BFAG. Szybka decyzja, czy atakować tego Greka, czy tego, co się próbował do mnie wspiąć. Decyduję się na tego, co się próbował wspiąć, ponieważ on musiał robić świecę, a skoro robił świecę, to stracił energię, więc jest szansa, że będzie łatwym celem. I to moje założenie okazuje się być słuszne. Niestety teraz muszę strząsnąć z ogona tego BFA Grieg. Ale on po ataku BNZ próbował uciekać w górę, a ja miałem wystarczająco dużo energii, żeby za nim podążyć. No i dzięki tej prawidłowej ocenie sytuacji czynności byłem w stanie to starcie 1 versus 2 wygrać. Pomimo tego, że w pierwszej fazie BFAG2 nie byłem w stanie dostrzec. Zastanawiam się, kogo by tu teraz zaatakować. Być może tego i 185, który ma jakieś głupie pomysły ze wspinaniem się. Ale wspina się raczej nie mrawo, więc dobrze byłoby się pozbyć tych dwóch bombowców BV-a i Halifaxa, bo zostawione samopas w tych murach no, rozwalą bazę i lotnisko w Tyrmiga. Kontrolne zerknięcia, czy ktoś się tam z tyłu nie próbuje wspinać. Ale nie. Zastanawiam się upozycjonować do strzału w pilota tego BV-a. No, praktycznie to jest jedyna szansa na to, żeby go zdjąć w jednym przelocie. No niestety, plan nie wychodzi do końca tak jak chciałem i tylko jeden pilot ginie, a to dlatego, że BV miał znacznie niższą prędkość niż przypuszczałem i wobec tego celownikiem za bardzo wypuściłem się do przodu, sądząc, że tam się pojawi znacznik celu. No ale podpaliłem go, a mój kolega po chwili behemota dokończył. Halifaxa zaś też tam widzę, chyba spizgali. No więc jest czysto i to mi pozwala na to, żeby spokojnie rozejrzeć się w sytuacji i wypatrywać dalszych zagrożeń. A otóż i ono. Greg w BF-ie.
Co prawda jeszcze nisko, ale widzę, że tam ma ochotę się wspinać. Szukałem też jego kolegi, no i proszę bardzo, znalazł się. Zerknięcie, gdzie jest jego partner zespołu, czy tam się nie włączy przeszkadzać. No, Greg oczywiście na czołówkę wali. Chociaż... Nie no, wali oczy. Jak żeby inaczej, żeby nie czołówka. Po ominięciu jej przechodzę w pętlę wspartą po pewnej chwili chinerikomi z klapami. To mi pozwala ostrzelać i spizgać przeciwnika. Szybkie kontrolne zamknięcie, gdzie ten drugi Greg. No i on tam widzę w tym czasie ostro do góry, żeby pomóc koledze. Wobec tego zachęcam go ku temu. Po to, żeby nadal spinał się ostro i tracił energię, a kiedy to zrobił, robię zwrot i zaczynam go ostrzeliwywać. Teraz widzę, że B-Fighter może być dobrym celem, ale to jeszcze zobaczymy, bo tam od dołu co tam idzie? Hurricane. I kolejny BF. A, BF Greg, rzecz jasna. Jego kolega też dzida w górę. Ale się widzę odseparowali. Niestety, cholera jasna, przeszkadza Hurricane i przeszkadza B-Fighter w zajęciu się tym Grekiem. No nic, ponieważ on się musi wspinać, a po wspięciu się zyskać energię. Tymczasem B-Fighter już jest na pułapie, więc decyduje się zaatakować właśnie jego. Był tu gdzieś blisko Hurricane, ale Hurricane widzę ucieka. Tymczasem Grecy widzę całkiem sensownie sobie poczynają. Jeden mnie atakuje od dołu, a drugi tymczasem bokiem się wspina. No zobaczmy, jak się sytuacja rozwinie. Jeszcze Hurricane widzę dzida do góry. Niestety Hurricane'a trzeba się będzie pozbyć, skoro jest okazja. To jest strasznie upierdliwy samolot. Ma bardzo niską prędkość przeciągnięcia, przez co wyciąganie go na rope and dope jest trudne. No i kręci się znakomicie, co najmniej jak Spitfire, albo i lepiej. Nie jest to prawda szybki, ale no to bym nie ganiał na tym pułapie przez cały praktycznie mecz, w momencie kiedy by wlazł na moją wysokość, a ja nie miałbym wtedy jak się go pozbyć. No i niestety, dwóch się pozbyłem, leci dwóch kolejnych przeszkadzać. Tyle tylko dobrego, że ładnie się nadstawili, pozwalając mi zdobyć dwa szybkie fragi. To jednak spowodowało, że Grecy weszli na mój pułap. No i teraz będzie przeprawa z nimi, a znając moje szczęście, jakieś inne patałachy zaraz z tych chmur wyskoczą przeszkadzać. Ale o dziwo, jednak tylko jeden Grek jest. Pytanie, gdzie się podział drugi? No nic, wykorzystując sytuację, łapię trochę pułapu i separacji od przeciwników. No i powoli się tam przygotowuję do kolejnego starcia z Grekiem. On wyraźnie chce mi się odpłacić pięknym za nadobne i spizganie jego chyba dwóch czy trzech samolotów. O, jego kolega jednak postanowił, że on się nie będzie bawił ze mną na pułapy i poleciał nisko. To dobra wiadomość. Tymczasem Greg mniej więcej zniknął tam, gdzie jest teraz ten Spitfire i drugi samolot.
i łapię pułap. No więc ja jestem zmuszony robić to samo. Gdzieś on mniej więcej w tym kierunku, w którym się rozglądam, jest. Ale gdzie dokładnie, to jeszcze go nie widzę, bo załoga na tym samolocie jest kiepsko rozwinięta. O, znalazł się wreszcie. Kontrolę, zerknięcie, gdzie tam reszta. Ale reszta na 7 km 700 raczej się chyba nie przypałęta przeszkadzać i będzie można się z nim zająć w spokoju. Jeden na jednego. No, we względnym spokoju, bo nie mam zbytnio przewagi pułapu. A i moja prędkość nie jest jakaś wybitnie duża. Przeciwnik, widzę, idzie w nurek, chyba po to, żeby nabrać energii. Teraz pytanie, czy pójdzie na czołówkę, czy nie, ale raczej pójdzie, bo inaczej ja na niego spadnę w stylu Bullet Zoom. No i proszę bardzo, tak też się stało. Ale że musiał iść ostro do góry, to go wyciągam jednym przejściem Climbing Spiral i teraz przy pomocy Hinerikomi obracam nóż samolotu w dół, żeby upozycjonować się za przeciwnikiem. Ale Rex na to odpowiada, uciekając w dół. Ja go tam nie gonię, poczekam na rozwój sytuacji. W momencie, kiedy odbija do dołu, przygotowuje się do kolejnego ataku. No i ponieważ zrobił bardzo niemądrą rzeź, to znaczy próba czołówki z Immelmana, to mi pozwoliło obliczyć odpowiednio wyprzedzenie i go zdmuchnąć bez większego ryzyka. No ale cóż, szczęśliwe ja, jak to zwykle. Musiał się jakiś patałek w Spitfire'ze wspiąć na 7 km, podczas gdy moi latają przy glebie. Tak jest, kurwa, zawsze. No, przesadzam. Ale w 80% przypadków, że ja jeden jedyny próbuję coś tam na tych pułapach wyższych podziałać, a moi koledzy, w cudzysłowie koledzy z drużyny, tylko by się tam nawalali na poziomie kosiarek. Ale cóż, zerknąłem na tabelę, jaki to jest typ Spitfire'a. Okazało się, że to był tam, aż w sumie mogę wam pokazać, Bizik 1A albo 2A to był. O, 1A. Więc jest opcja na to, żeby zdmuchnąć go na czołówkę. Nie znoszę czołówek, unikam ich, kiedy tylko mogę. Ale ze Spitfire'em 1A, no praktycznie to jest moja jedyna opcja na to, żeby wygrać. Ten kolega w PESZ-C8 na moją wieść o tym, że lecę pomóc, zaczyna uciekać w moją stronę, co jest manewrem takim, no z jednej strony dobrym, ale z drugiej średnio udanym, bo nie pozwala mi podejść do tego Spitfire'a od boku. No ale już trudno. Jeżeli go nie zdmuchnę w pierwszym przejściu, to jedyne co mi pozostanie, to niestety ucieczka, bo nie mam nadziei go wymanewrować. Zaczynam ostrzał powyżej 700 metrów. No i dzięki temu, że mam o wiele mocniejsze uzbrojenie, udaje mi się go ostrzelać, a sam przypłacam co tylko lekkimi uszkodzeniami silnika. No to teraz rozglądanie się, gdzież to Grecy się podzieli? Czy nie próbują wykorzystać sytuacji? Ale nie, o dziwo, tym razem widzę jeden na nisko. Chyba był ten, co to się postanowił bawić na poziomie gleby już jakiś czas temu, ale gdzie ten jego kolega, ten drugi? Greków nie ma, ale za to widzę się
spina gościówki 61. No i to się tak wspina, że to trzeba by chyba coś z tym zrobić. Dobra, teraz zaczął opadać, bo z tego ja lot prostuję i korzystając z osłonych mur podkradam się bliżej kociołka z przeciwnikami. Daje mi to okazję do zestrzelenia tego Ki-61, a po nurkowaniu mam energię, żeby podążać w stronę Greka i go tam powoli dochodzić. I tak oto wpada frag numer 12. Mecz już niestety kończy, ale może jeszcze tego spita dorwę przed końcem, no ale nie. Może zatem byczka. O, Greg wsiadł w P47. Trzeba by chyba się zacząć wspinać. Przynajmniej schować w chmurach, żebym nie widział, gdzie ja dokładnie jestem. Ale nie, Greg poleciał gdzieś dalej, a tymczasem na ostatnią jednostkę naziemną szturm przypuszcza Ryusei, którego trzeba by zbuchnąć, zanim mu się to uda. A niestety Ryusei nurkował z pułapu bombowców, więc się zdołał rozpędzić. W dodatku umie manewrować pod obstrzem, kiedy przeciwnik siedzi na ogonie i dlatego nie jestem w stanie go strącić, zanim zrzuci bombę na pillboxa. Strącam go, ale niestety po czasie i tego 13 fraga mi nie zaliczę. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!